Dzień dobry. Jakiś czas temu pojawił się na kanale film z motoszybowcem. No i wzbudziło zainteresowanie, że może więcej. To i jest. Proszę, tutaj za mną widoczny. Sporawa maszynka. W ramach beta testów do mnie trafił ten model. T-Glider, przynajmniej tak ma, taką ma w tej chwili nazwę. Chyba tutaj od tego, znaczy na pewno od tego ogona w kształcie litery T. Czyli się nazwa zmieni później, jak trafi do już do sprzedaży? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Duża maszyna, duża, bardzo ciekawa. Tutaj tak, jeżeli chodzi o sprzęt, silniczek 1250 kV, śmigło składane 10 razy 6, serwa, te, których zazwyczaj używam, czyli te czarne moje serwa wszędzie są i tak, czyli tak tutaj na ster kierunku, na ster wysokości to serwo jest tutaj, są klapy, lotki, czyli wszystko co jest potrzebne do szczęścia jest na pokładzie. To jeszcze chwilkę tutaj jego podłączę wszystko i przygotuję i start. Dobra, będzie ok. No dobrze, no dość duży jest, dość ciężki. Wiatr się wzmógł troszeczkę, nie sprawdziłem ile, ale to już takiego nie ma znaczenia. Ok. Mniejsze obroty, dużo mniejsze, zadziera go. Wyłączę inny silnik. Przejdę na drugą stronę. Ale fajnie szybuje. Start i lądowanie już za nami. Pierwsze lot trwało około 4 minut. Natomiast to, co jeszcze chciałem zwrócić uwagę, tutaj jeżeli chodzi o sam model, ciekawie rozwiązane jest mocowanie skrzydeł. Żadnych śrub, tylko tutaj mamy taki łączniczek. Tutaj się ten element instaluje w otwory. I wiem, że w kolejnych modelach też się spotkamy z tym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o wzmocnienie skrzydeł, przechodzi tutaj, ale nie opiera się tutaj o elementy kadłuba, przechodzi po prostu na wylot, te otwory są tutaj większe. Co do samego kadłuba, to został wydrukowany częściowo z LWPL-a, to znaczy tak, skrzydła z LWPL-a i część ogonowa z LWPL-a cała, chociaż jest też opcja wydrukowania z PLA+, czy ja używam Poliera z 3D Labu, także jest on trochę mocniejszy, fajnie się tutaj sprawdza do tych konstrukcji, jak potrzebne jest wzmocnienie. System tutaj FR Sky jak zawsze tutaj się sprawdza, co prawda jeszcze klapy nie są skonfigurowane, ale według mnie nie są potrzebne. Jest ciekawa rzecz tutaj, i te końcówki, mocowanie tych końcówek, zobaczcie, no takie zamki, pyk, można sobie zdjąć, zmienić i zamontować. Fajnie, bo w przypadku uszkodzenia, co prawda ja też je zrobiłem z Polier, żeby były mocniejsze, no są wymienne, także dość ciekawe rozwiązanie. Ok, to co, jeszcze jeden start trzeba będzie tutaj zrobić. Ups. Dobrze jest. Teraz sobie tak żwawie polecimy. Ma tendencję do podciągania do góry.
Nie wiem z jakiego powodu. Ale to może być spowodowane wiatrem, tak. Oczywiście. Fajnie reaguje na stery. Ale pracują skrzydełka. O, tu już wiatr się daje we znaki. Momencik, moje okularki. O, lepiej. Duży, dobrze widoczny. Słychać, że troszeczkę tutaj coś mi z tą piastą śmigła nie poszło. Nie do końca to jest wyważone. No, trzeba będzie wydrukować następną i zobaczyć, co wtedy będzie. No, na razie to musi tak być. W słońce. Tak, tutaj wiatr go mocno zadziera. No tu idzie normalnie, a z powrotem zadziera go mi do góry. No ale to nic, to już tam warunki pogodowe, na to nie mamy wpływu. Praktycznie bez jakichkolwiek tutaj trymowania sterów odbył się ten pierwszy start, drugi też. Także niewielki tylko był trym do steru wysokości. Jaki cień on daje? Wyścigowy samolot to nie będzie, ale... Dobra, nie męczmy już. Ani konstrukcji, ani tego silnika. Słychać wyraźnie. O, jak go tam wiatr rzuca. Ale wieje. Mocno wieje. Teraz właśnie poczułem na plecach. Bardzo mocno wieje. Nie podoba mi się to. Pełen relaks. No jest oczywiście stresik, bo tutaj mamy powyżej kilograma, kilo 200, jak dobrze pamiętam, do lotu. Także to jak przy taki samolot jakby przyziemił, no to nie byłoby za dobrze. O, to jest dobry moment, żeby lądować. Spróbujemy mimo wszystko, ale spróbujemy z wiatrem. Nie, nie zmieniamy. Nie. Dobrze, dobrze idzie. No i to było fajne lądowanie. Mimo wszystko, ale słyszałem takie dziwne dźwięki, że z te garby przeskakując uderzał. O, fajnie. Bardzo fajna maszyna. Podoba mi się. Chociaż jest duża. Tak, bo zobaczcie, tutaj jest obniżenie. Nie wiem, czy to będzie, uda mi się złapać. Tutaj jest obniżenie, tutaj u góry. Znaczy jest wyżej troszeczkę i to było... Przy lądowaniu to było słychać. No ale nic mu się nie stało. Tak, tutaj widać, tu... Dobrze, to na omówienie. Kilka minut lotu. Całej baterii nie wylatałem. No te warunki dzisiaj są takie... niesprzyjające, mocno wieje wiatr i to widać po tej maszynie, widać, że działał na nią. Natomiast było bez jakichś drastycznych scen to się wszystko odbyło, więc też nie ma co za bardzo tym się przejmować. Na pewno tak, nie chcę go za długo dzisiaj męczyć, bo tutaj akurat to ten wydruk, coś tutaj nie poszło. Zresztą faktem tutaj użyłem nowego, nowo zakupionego materiału i
Coś tutaj z wyważeniem tej piasty jest nie do końca dobrze. Spróbuję to jeszcze przedrukować i jeszcze sprawdzić, dlatego nie chcę go za mocno tutaj męczyć, żeby no nie doszło do uszkodzenia silnika, szkoda łożysk. Natomiast tak jak tutaj mówiłem wcześniej, czarne serwa, tu jeszcze od spodu go pokażę. O, fajnie wygląda tutaj w świetle, to wygląda wewnętrzna konstrukcja i wzmocnienia. No, ok, i tak jak mówiłem, czarne, oj, regulator się nagrzał, ciepły, dość ciepły, trzeba może mniejsze śmigło będzie dać. Czarne serwa tutaj na zarówno na klapy, które jak już mówiłem są nie skonfigurowane, i tak samo na lotki. Tu jest jeszcze miejsce na kółeczka, ale no mając na uwadze jak wygląda moje lotnisko, no to te kółeczka nie sprawdzą się. Natomiast tak, jest tutaj kółko jedno większe. Tutaj przy ogonku mamy mniejsze. Nie są to skrętne kółka, na stałe. Ster kierunku ma, bardzo fajnie. Używałem w trakcie lotu. No bo jak wieje wiatr, to czasami dobrze jest się wesprzeć sterem kierunku. Zresztą i tak było też dzisiaj. Tak jak patrzyłem tam na polądowaniu, to gdzieś tutaj pierwszych motoszybowców. No bo ja nie zaczynałem od motoszybowców, właściwie to zazwyczaj to ich unikałem. Natomiast moje wrażenia bardzo pozytywne, że tak powiem, frajdę z lotu to zepsuła ta piasta niewyważona, niesprawdzona. Znaczy ja wiedziałem, że tak będzie, ale trzeba było zrobić drugą i nie byłoby problemu. Także nie jest to wina samego płatowca. Może do następnego razu to jeszcze skonfiguruję klapy, ale nie było one potrzebne, przynajmniej jak dla mnie. Osobiście to zazwyczaj nie używam klap, więc jakby tutaj też nie czułem potrzeby. Są, skonfiguruję być może do następnego lotu. Cóż, obecnie jeszcze nie jest dostępny. Zresztą nie wiem, czy film wyjdzie zanim będzie dostępny, czy nie. Natomiast jeżeli ktoś lubi motoszybowce, bardzo fajna maszynka. Co więcej, myślę, że udźwig jej będzie też spory, więc pod FPV może, jak najbardziej. Może tutaj by bardziej też ten kadłub zaproponuję, żeby był przystosowany pod FPV. Zobaczymy, co się uda zrobić. Dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Cześć!